Piano w naturze to autorski projekt artysty Tomasza Szwelnika. Usłyszymy improwizację, wyjątkowe współbrzmienie dźwięków fortepianu z dzwonami rurowymi i innymi instrumentami. Będzie to tworzenie na żywo. Każdy dźwięk może nas przenieść w inny wymiar czasoprzestrzeni czy medytacji do głębszego kontaktu z naszym wnętrzem. Na dzwonach rurowych i innych instrumentach usłyszymy Aurelię Kurczyńską, a zatańczy wspaniała tancerka Małgorzata Wilczyńska. Zapraszam serdecznie. Witajcie, kochani. Jak się czujecie na trawie? Ale super, fajnie. Witam was piano w naturze. My gramy w lasach, nad jeziorami, w górach, w pięknych okolicznościach przyrody. Także cieszymy się, że dzisiaj pojawiliśmy się właśnie tutaj na Festiwalu Wdzięczności. Dziękujemy za zaproszenie i zagramy dla was koncert, który będzie taką medytacją. My podczas koncertu naszego również medytujemy. Wchodzimy głębiej w dźwięki. I też mamy taką prośbę do was, żebyście dzisiaj też spróbowali zamknąć oczy, spróbowali posłuchać tego koncertu od wewnątrz. Spróbowali skontaktować się ze sobą, ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami, tym, co wam w duszy gra. Także będzie dzisiaj koncert prowadzony pięknie z różnymi dźwiękami dzwonów rurowych. Mamy dzwony rurowe dostrojone do naszych czakr. Będzie na nich grała Aurelia. Ja również przestrojuję fortepian na 432 Hz, tak żeby współgrał właśnie z tymi dzwonami rurowymi, żeby pięknie opowiadał historię właśnie tą bliską natury, bliską naszych serc. Mamy również misty kryształowe, także mamy dwie misty kryształowe, czakry serca i czakry gardła. Zaczniemy od misty kryształowej czakry serca, bo będziemy chcieli wam otworzyć serca, będziemy chcieli pobudzić wasze serca dzisiaj podczas tego koncertu. Także zapraszamy was do kreowania, do wyrażania wszelkich intencji. My zawsze gramy z Aurelią w intencji pokoju, harmonii na świecie, w intencji radości i miłości. Także mamy nadzieję, że dzisiaj wszyscy tutaj zasilimy to pole energii pięknymi intencjami. Naszymi właśnie dla Ziemi i dla nas samych osobiście. Także każdy ma coś w sercu i może dzisiaj właśnie uruchomić tą energię, tak żebyśmy mogli z tego też wszyscy skorzystać. Także będzie to podróż, taka medytacja z dźwiękami, przeplatana pięknym tańcem Małgosi Wilczyńskiej. Wielkie brawa dla naszej tancerki. Chodź Małgosi, pokaż się. Małgosia to naprawdę jest piękna dusza, która urozmaici dzisiaj nasz koncert. Także mamy nadzieję, że popłyniecie też z tym ruchem Małgosi, która bardzo jest wrażliwą duszą i potrafi pięknie odwzorować to, co się dzieje w muzyce, odwzorować właśnie w tańcu. A Małgosia dzisiaj niesamowicie przygotowała się, bo ma piękne kreacje, ma piękne pomysły na utwory, które tutaj zagra z nami. Także przypatrujcie się właśnie, jak ten piękny tutaj ptak będzie z nami leciał. Także kochani, łączymy się z wami sercem. Łączymy się z wami sercem. Wysyłamy dobre intencje do was, do wszechświata. Bądźcie z nami głęboko. Bądźcie z nami głębiej, bo to będzie taki koncert trochę inny. Będziemy chcieli, żebyście w pewnym momencie również sami tworzyli ten koncert. Po prostu posłuchali swojego wnętrza, posłuchali swojego serca. Zapraszamy. Jeszcze kochani, jak ktoś będzie bardzo chciał, a nawet i trochę, mamy płyty, będzie można po koncercie podejść do Tomasza, ale mamy coś jeszcze.
Mamy tutaj taki piękny zeszyt w kwiaty i chcielibyśmy, żebyście wpisali to, co w waszych sercach w czasie tego koncertu i po się pojawiło. Jeśli chcecie, możecie też wpisać kontakt do was. Będziemy was zapraszać na kolejne nasze koncerty i wydarzenia. A teraz zapraszamy.
Kochani, to tak na otwarcie naszej czakry serca, na początek naszej podróży. Witajcie. Tak, jakie wibracje tutaj były właśnie, niesamowite. Słuchajcie, a teraz zapraszamy na scenę Małgosię. Małgosię, która zamieni się w ptaka. Zamieni się właśnie w ptaka. Poprosimy tutaj jeszcze akustyka na scenę, żeby mógł okiełznać tutaj ten mikrofon bezprzewodowy. O, dziękujemy bardzo. Także zapraszamy Małgosię, która zamieni się tutaj w czarodziejskiego ptaka. I będzie to utwór pod tytułem Flying Like a Bird, czyli lecąc jak ptak. Ten utwór był inspirowany właśnie lotem ptaka. Ptaki są niesamowitymi istotami na tej ziemi, są pięknie szybują po niebie, są wolne, potrafią wykorzystać wspaniale naturę, potrafią nawet bez ruchu szybować. Wykorzystać właśnie tą piękną siłę natury. Także chciałbym, żebyście też poszybowali dzisiaj z nami podczas tego utworu. Żebyście zamknęli oczy, żebyście... Otworzyli, bo trzeba patrzeć na Małgosię. Żebyście zamknęli oczy, ale też oczywiście w pewnym momencie, bo Małgosia tutaj będzie tak tańczyła, że te oczy trzeba otworzyć oczywiście. Patrzeć oczami duszy, po prostu patrzeć oczami duszy na to, co się będzie działo, a będzie się działa magia, ponieważ Małgosia naprawdę zamieni się w prawdziwego ptaka. I razem prosimy was, żebyście również polecieli razem z nami w tej podróży. Zapraszamy.
Dziękujemy pięknie. Teraz popłyniemy dalej w improwizacji dźwięków, tak żebyście mogli też się zrelaksować, żebyśmy mogli dalej kontynuować, a będą to też dźwięki o naturze, dźwięki, które pewnie dobrze znacie. Zapraszamy. Thank you.
Dziękuję bardzo, dziękujemy. Teraz zapraszamy do kolejnego utworu. To będzie utwór o drzewie, Standing Like a Tree, do którego również zapraszamy Małgosię. O, Małgosia już przemieniła się, zobaczcie, w rajskiego ptaka. Brawa. Kolejnego ptaka. Małgosia będzie dzisiaj rajskim ptakiem, który właśnie na tym drzewie usiądzie, a to będzie utwór, opowieść o naturze, o drzewie, o drzewach, które mają wielką moc, które są połączone z ziemią i z niebem, które wspaniale pokazują nam, jak harmonizować energię, jak pięknie można w naturze współistnieć. Także korzystajmy właśnie z tej mocy, z tej inspiracji drzew, jaką one mają moc i potęgę. Ten właśnie utwór będzie o mocy potęgi drzew z pięknym ptakiem, który za chwilę się pojawi w konarach tych drzew. Zapraszamy.
A teraz zaprosimy Was do podróży, podróży o wodzie, podróży z dźwiękami wody, żeby razem popłynąć właśnie z radością wody. Zapraszamy.
wszyscy jesteśmy podróżnikami, więc mamy nadzieję, że dotarliście do siebie, dotarliście do głębi swojego wnętrza, serca. I teraz dalej podróżujemy w tej pięknej improwizacji. Także przygotujcie swoje piękne intencje, przygotujcie to, co chcecie wysłać do świata. Niech się spełnia. Z dedykacją dla Was. Thank you.
Kochani, ten mikrofon tutaj właśnie nam śpiewa. On śpiewa prawie jak te misy kryształowe. Ale mamy tutaj akustyka świetnego, który zaraz opanuje. O, lepiej, tak? Ale czy słyszycie? Nie słychać. O, teraz słychać, świetnie. Słuchajcie, to był piękny taka miniaturka. Mam nadzieję, że poczuliście swoją głębię, swoje serce i te dźwięki wibrowały was pięknie. A teraz zapraszamy was do pięknej podróży, pięknej przygody życia, którą też zilustruje nam Małgosia. Zapraszamy Małgosię na scenę. To będzie podróż o naszym życiu, to będzie utwór o naszym życiu Fast and Slow. O życiu, które pędzi tak szybko, jest w takim tempie czasami, że trudno zatrzymać, ale też o życiu, które właśnie potrzebuje zwolnienia, potrzebuje kontaktu z naturą, potrzebuje wyciszenia, potrzebuje właśnie takich spotkań jak tu teraz. Także będzie to właśnie pieśń o naszym życiu, które czasami tak pędzi, a czasami tak pragniemy, żeby zwolniło. I na końcu i tak wszyscy zwalniamy, i tak wszyscy zwolnimy. I tego wam życzę, żebyśmy byli właśnie z tą naturą tak pięknie. A jeszcze będzie coś podczas tego utworu, co może was zaskoczyć, ale tego wam nie zdradzę. To będzie coś też pięknego. Mam nadzieję, że poczujecie ten piękny ruch i powiew skrzydeł Małgosi. Zapraszamy was serdecznie do tej podróży. Fast and slow.
Teraz zapraszamy Was na taką podróż z dzwonami rurowymi, a na koniec zakończymy utworem, w którym będziemy mieli do Was taką prośbę. Ja jeszcze zapowiem ją, ale myślę, że to będzie taka też podróż dla nas wszystkich i wyzwanie. Dobrze, to zaczynamy. Prosimy Aurelię o piękną podróż na dzwonach rurowych i misach kryształowych.
Alicja. Brawo dla Alicji, proszę Państwa. Najmłodszy uczestnik festiwalu. Brawo! Ile lat? Ile ma lat? Ma jeden rok. Kochani, wspaniale, to było cudowne. Brawo! Kochani, teraz zagramy na koniec ostatni utwór, w którym byśmy chcieli, żebyście z nami razem wysłali dużo miłości, dużo światła, dużo światła do wszechświata, dużo światła do nas samych w przyszłości. Jakbyście podczas tego utworu będziemy wysyłali światło do nas w przyszłości i będziemy je odbierać wtedy, kiedy będziemy je potrzebować. Dokładnie wtedy, kiedy będziemy potrzebować, to światło się pojawi w naszych sercach. To będzie światło płynące prosto do naszych serc w przyszłości. Ta przyszłość może być jutro, ta przyszłość może być za rok, ta przyszłość może być za parę miesięcy. Pojawi się wtedy, kiedy będziemy potrzebowali tego światła i to światło do nas wróci. Pamiętajcie o tym. Promieniujemy dzisiaj jak świetliste, piękne istoty. Niech to światło, ta miłość do nas płynie właśnie w przyszłość, do przodu. Wyprzedźmy czas, bądźmy ponad czasem. Zapraszamy do ostatniego utworu.
Kochani, dziękujemy. To było naprawdę wzruszające, piękne, poruszające. Kochani, ponieważ wiele się wydarzyło w nas dzisiejszego koncertu i was również, to była podróż bardzo głęboka. Mamy taką właśnie tutaj piękną książkę. Książkę waszych przeżyć, wrażeń. My zawsze jesteśmy ciekawi, co ludzie po koncercie poczuli. Także jeśli coś poczuliście, jeśli chcecie się tym podzielić, to właśnie to, co mówił Mietek, dzielmy się, pomnażajmy właśnie tą błogość, tą obfitość, tą miłość. Chcemy, żebyście się podzielili waszymi wrażeniami pięknymi, żebyście je uwiecznili w tym właśnie oto pięknej księdze. Zostawili może też swój e-mail, to wtedy napiszemy do was o nowej płycie. A na razie mamy płytę fortepianową, także jak macie ochotę wziąć ją do domu, wziąć ją do samochodu z dedykacją, to zapraszamy również, żebyście płytę zabrali ze sobą. Ona jest tutaj po koncercie. A piękne wasze doświadczenia i wrażenia wpiszcie tutaj do tej księgi. Będą dla nas wspaniałą inspiracją, będą wspaniałą, piękną pamiątką. I jeszcze Aurelia chce coś powiedzieć. Tak, ja chciałam powiedzieć, że to, co tutaj wpiszecie, to jest najcudowniejsza nagroda i prezent dla nas, także dziękujemy. Dziękujemy, kochani. Jeszcze Małgosia chciała powiedzieć słowo. Jeszcze chciałam powiedzieć słowo. Chciałam podziękować za zaproszenie. Nie pierwszy raz mam taką ogromną przyjemność tańczyć do takiego mistrzostwa wykonania. I nasza przygoda zaczęła się od tego, że zostałam obdarowana tą płytą, więc absolutnie warto ją kupić. Tak, ja zatańczyłam, więc no miałam swój wkład, prawda? I zostałam obdarowana, ale to też zapraszamy do tańca i zapraszamy do zakupu. Naprawdę warto. Chciałam jeszcze podziękować za opiórzenie Ewie Sorelli, która tutaj niedaleko ma stoisko. Monice Kowalik chciałam za piękną zapowiedź mojej też osoby. Chciałam też podziękować Ewie Eli Szczęsnej za użyczenie garderoby. Nie wiem, czy jest i mnie słyszy, ale usłyszy, że podziękowałam. I mojej cudownej kocielu, Ewo, garderobianej Ewie, bo bez niej nie mogłabym się tak szybko przebierać. Dziękuję. Kochani, wielkie brawa dla wspaniałych artystów, dla wspaniałych ludzi, którzy wspierają sztukę. Wspierają właśnie ten projekt nasz Piano w Naturze. Podziękowania wielkie dla Mietkowi Bielakowi, który zaprosił nas tutaj. Wdzięczność duża. Jesteśmy bardzo poruszeni tym ponownym tutaj spotkaniem naszych serc na tym festiwalu, ponieważ ten festiwal jest dla nas szczególny. Jest takim festiwalem bliskości naszych serc, gdzie spotykamy się nie tylko w dźwięku, ale również bardziej głęboko. I my takie koncerty właśnie gramy, żeby wejść w głębiej, wejść właśnie w siebie i poczuć tą energię, poczuć, że jesteśmy razem. A być razem dzisiaj właśnie było tłumaczenie, co to jest słowo razem. Razem to jest bycie właśnie, bycie we wsparciu z tym właśnie najwyższym, wspaniałym tym źródłem, tak, które nas otacza i wspiera. To ja w imieniu Fundacji Moc Wdzięczności, w imieniu tej ziemi, tego wzgórza wdzięczności, w imieniu Akademii Poprawy Jakości Życia jestem wdzięczny za wasz wspólny występ. Czujemy się bardzo zaszczyceni, że kolejny raz zaszczycacie nas swoją obecnością. Zapraszamy oczywiście już za rok. Datę podamy wkrótce. To będzie ostatni weekend lipca 2025 roku. Jeśli macie ochotę przyjechać, to z wielką przyjemnością przyjmiemy was i będzie to dla nas przeogromny zaszczyt. Zaprosić na ten koncert jeszcze chciałem wszystkich o 22, pewnie on będzie później, Piano z pochodniami. To też będzie taka energia naprawdę głębokiej medytacji, szamańskich dźwięków i wejścia właśnie w tą pełnię, właśnie wejście, wibracje, gdzie po prostu wszyscy będziemy kreowali właśnie o pełni, oby się spełniło nam dzisiaj wszystko to, co wymarzymy i zapragniemy.
Tak, jest teraz wyjątkowy czas, jest wyjątkowa pełnia i to spotkanie akurat, także nie rozstajemy się oczywiście, spotykamy się, czy to będzie 22, akceptujemy oczywiście, że może być jakaś obsówka czasowa, ale my jesteśmy tutaj w totalnej akceptacji wszystkiego, co jest, dlatego nic nam, wszystko nam służy i wszystko nam sprzyja, tak? Na teraz, gdybyście mieli ochotę z dedykacją wziąć ze sobą płytę, przynajmniej z tego koncertu Tomka i Aurelii, to one tutaj są do nabycia i proszę, można się zgłaszać. Także wdzięczność wielka, wdzięczność. Płyty są, pisaczek jest taki do dedykacji. Dobrze, także zapraszamy, możliwość jest zakupu. Natomiast ja tutaj